Dzień dobry. Przede wszystkim muszę Ci powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że oglądasz ten film, bo skoro to robisz, to prawdopodobnie, tak jak ja, kochasz książki starsze, książki z duszą, pozycje może nieco już zapomniane. Dzisiaj witam Cię w trzecim odcinku mojego cyklu Literacki Wehikuł Czasu. Przeniesiemy się do 1918 roku. Myślę, że nie muszę jakoś szczególnie wyjaśniać tego, dlaczego wybrałam właśnie rok 1918. Właśnie w 1918 roku, 11 listopada, po 123 latach, Polska odzyskała niepodległość. My, myśląc o 1918 roku, myślimy właśnie głównie o tym odzyskaniu niepodległości, a tymczasem rok ma przecież 365 dni. Postanowiłam sprawdzić, co działo się właśnie w 1918 roku w literackim świecie, w literaturze nie tylko polskiej, ale również światowej. Wybrałam co ciekawsze smaczki i za chwilę je Wam przedstawię. A teraz zaczynamy, bo jest o czym mówić. Na początek z kilku tortów urodzinowych zdmuchniemy świeczki. Zaczniemy od tortu urodzinowego Adama Bachdaja. Adam Bachdaj urodził się bowiem 2 stycznia właśnie 1918 roku w Zakopanem. I tak już pozostając może przez chwilę w tym temacie górskim, w czasach studiów pracował jako przewodnik tatrzański, a w czasach II wojny światowej był kurierem tatrzańskim. Wtedy w czasach II wojny światowej podziemie wytyczało takie kurierskie szlaki przez góry, którymi to szlakami czy to przedostawali się ludzie, czy jakiś transport, jakieś zasoby. Adam Bachdaj to oczywiście autor powieści dla młodzieży, także książek dla dzieci. Z tych książek dla dzieci możecie kojarzyć małego pingwina Pikpoka z 1969 roku. To jest chyba taka jedna z bardziej znanych książek dla dzieci Adama Bachdaja. Przeglądnęłam moją domową biblioteczkę i doszłam do wniosku, że ja mam niewiele tego Adama Bachdaja. Cały czas żyłam w takim przeświadczeniu, że mam książek Adama Bachdaja trochę więcej. Oczywiście mam jego Wakacje z duchami. Wakacje z duchami w takim wydaniu wydawnictwa Alfa z 1987 roku z ilustracjami Bohdana Butenko i jeszcze takim zapewnieniem, że jest to lektura szkolna. Mam też powieść Uwaga, czarny parasol z dedykacją ciekawą od świętego Mikołaja dla Lucynki, Kraków 6 grudnia 1977 roku, a samo wydanie to jest wydanie właśnie z 1977 roku. I mam też trzecią książkę Adama Bachdaja, Piraci z Wysp Śpiewających. O tej książce opowiadałam Wam w podsumowaniu maja, dlatego że w maju tego roku udało mi się tę książkę przeczytać. To jest książka wydana w serii Klub Siedmiu Przygód i tutaj powiem Wam tylko tyle, że naprawdę świetnie się przy niej bawiłam. Działo się na kartach tej książki tyle, że byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak tyle wydarzeń w jednak niewielkiej książeczce można pomieścić. Poświętujemy jeszcze trochę, dlatego że do zdmuchnięcia mamy kolejny tort. 10 listopada, czyli w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości, w Helsinkach urodziła się fińska autorka książek dla dzieci i młodzieży. Autorka zdecydowanie mało znana w Polsce, ale jednak zobaczycie za chwilę, z jakiego powodu mnie zainteresowała, bo nie tylko dlatego, że urodziła się w przeddzień odzyskania niepodległości. Marita Lindqvist. W Polsce za sprawą wydawnictwa Nasza Księgarnia pojawiły się 2 historie właśnie pani Marity, opowiadające o mniej więcej 8-letniej dziewczynce, która ma dysleksję. Ta dysleksja bardzo mnie tutaj, tak powiedziałabym, zawodowo przyciągnęła do tej fińskiej autorki. Jak ty piszesz, Koten, w polskie wydanie z 1979 roku i poradzisz sobie, Koten, z 1980 roku. Wiem, że jak myślimy o dysleksji, to kojarzy nam się ona przede wszystkim z tymi błędami popełnianymi przy pisaniu, ale to nie tylko o to chodzi, więc jeśli kiedykolwiek te książki wpadną mi gdzieś w ręce, to na pewno już ze mną zostaną, dlatego że jestem bardzo ciekawa, jak Marita Lindqvist podeszła do tej dysleksji w swoich książkach. 11 grudnia, czyli zbliżamy się już do końca 1918 roku, przynajmniej jeżeli chodzi o urodziny, urodził się
Aleksander Sołżenicyn, rosyjski pisarz, również laureat Nagrody Nobla w 1970 roku, oczywiście Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autor nowel, opowiadań, dramatów, powieści i też pod względem takim biograficznym człowiek niezwykle ciekawy. Myślę, że kiedy myślimy sobie Aleksander Sołżenicyn, to do głowy przychodzi nam w pierwszej kolejności archipelag Gułag. To jest jednak taka opowieść, z którą ten Aleksander Sołżenicyn kojarzy się chyba najbardziej. To jest opowieść trzytomowa, która powstawała w latach 1958-68, z tym, że w Związku Radzieckim oficjalnie wydana została dopiero w 1989 roku. Wcześniej ona funkcjonowała w obiegu podziemnym i zresztą z wydaniem tej książki związane są bardzo barwne historie. Możecie sobie o tym poczytać już we własnym zakresie, tak samo jak o życiu Sołżenicyna. O czym opowiada ten archipelag Gułag, bo przecież z jakiegoś powodu przez tyle lat w Związku Radzieckim był książką, którą można było przeczytać, kupić jedynie w podziemiu. Tutaj przedstawiony jest rozwój więziennictwa radzieckiego, powstanie właściwie całego archipelagu obozów koncentracyjnych, obozów pracy, którym zarządzała taka instytucja. Głownoje uprawlenie łagierej. To jest opowieść o zmuszaniu ludzi do pracy pod wzniosłymi hasłami, czyli o czymś, co było stosowane, było znane w różnych okresach w historii. Zresztą także pierwsze wydanie archipelagu Gułag w języku polskim nie zostało wydane na terenie Polski, zostało wydane w Paryżu w 1974 roku, więc już możecie sobie wyobrazić, jak bardzo kontrowersyjna i niewygodna dla władz radzieckich była właśnie ta książka Sołżenicyna. Tyle urodzin, pora na nowe książki, książki wydane właśnie w 1918 roku. Zaczniemy od literatury polskiej i zaczniemy od Wacława Berenta. Wacław Berent wymieniany jest obok Reymonta jako pisarz młodopolski, związany bardzo silnie z realizmem. Na studiach czytałam jego powieść Próchno. Próchno przenosiło nas do takiego środowiska artystycznego. Bardzo polecam Wam Próchno, bo pamiętam, że jego lektura dała mi sporo takiej czytelniczej satysfakcji, sporo przyjemności. Mam tutaj takie ładne wydanie wydawnictwa literackiego, z tego co widzę, w serii Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej. I to jest wydanie z 71 roku, wydanie drugie. Ale nie o Próchnie będzie tutaj mowa, bo w 1918 roku światło dzienne ujrzała inna powieść Wacława Berenta, Żywe kamienie. To jest powieść składająca się z czterech części, a jej akcja toczy się w XIII i w XIV wieku. Zostajemy tutaj przeniesieni do pewnego miasta, ale jak sami się przekonacie, albo jak sami przekonaliście się, jeżeli Żywe kamienie już czytaliście, to nie jest lektura, w której najważniejsza jest warstwa fabularna. Warstwa fabularna właściwie stanowi raczej pretekst do omówienia roli artysty, roli sztuki w środowisku. To jest zdecydowanie powieść wielowarstwowa, do której odbioru trzeba być przygotowanym. Na pewno warto by było skorzystać z jakiegoś wydania już ze wstępem, albo najpierw zapoznać się może choć trochę z jakimś opracowaniem, bo jeżeli zabierzecie się za czytanie tej książki z biegu, to może być różnie. Możecie się zakochać, ale możecie się też zniechęcić, a szkoda by było do Żywych kamieni się zniechęcić. Powiem Wam, że ja pamiętam akurat te Żywe kamienie jak przez mgłę. Wiem, że czytałam, z tym, że czytałam też wtedy różne opracowania do egzaminu, więc nie wiem, na ile ta moja lektura była taką lekturą niespieszną, lekturą świadomą. Prawdopodobnie musiałabym sobie te Żywe kamienie przeczytać, no właśnie, dlatego, że chcę, a nie dlatego, że muszę i wtedy, kiedy będę miała na ich lekturę dużo czasu. Berent bardzo te Żywe kamienie dopracował. Tutaj niesamowicie dopracowany jest sam język. Berent zastosował nawet stylizację językową. Może przeczytam Wam tutaj fragment tej powieści i sami przekonacie się,
o jakiej stylizacji ja mówię. Idzie śmierć przez miasto nocą w poburzowy czas, a zbiry grodzkie za nią w trop, a chyłkiem, nie aby zaczepiać ją śmieli, lecz by się wszystkiego wywiedzieć, jak każe szpiegów rzemiosło. Widzą tedy na ulicy złotników i płatnerzy, wychyla się z okna osoba otyła i wszczyna po nocy larum żałobne. Ludzie wy moi, Goliard słyszę umarł, a sąsiady zaspane wychylają z alkierzów oczy i gęby wciąż jeszcze zaokrąglone lękiem burzy. Cóż to za osoba taka ważna, by aż po nocy, a jedyna oto w mieście całem wielbicielka muzy, powtarza sąsiadom to wszystko, co w nią wgadał było przypadkiem żongler zaproszony wczoraj do łoża. Jakże, nie wiecie ludzie, jakże to w Salerno i w Paryżu bywały fizyki i lekarstw, u mistrzów nauczony, w filozofii biegły, desputacy i artista. Cicho tam pani po nocy bądź, bo na ratusz weźmiemy. Zawarczą pod jej oknami zbiry. A kiedy czytałam o Wacławie Berencie, to wyczytałam też coś, co mnie bardzo zainteresowało. Berend przetłumaczył mianowicie coś takiego. Opowieści niesamowite i upiorne Lafcadio Hearna. I te opowieści są dostępne online całkiem legalnie, a wśród tych opowieści, bo one są dostępne całkowicie legalnie w internecie, szczególnie zainteresowała mnie opowieść o tytule Pożeracz zmarłych. Myślę, że chyba się poświęcę i przeczytam te opowieści niesamowite i upiorne właśnie w takiej wersji online, bo coś czuję, że one mogą mi się spodobać. I bardzo cenię Berenta za to, że przetłumaczył je na język polski. W 1918 roku pojawiła się na rynku książka Marii Dąbrowskiej. Tej Marii Dąbrowskiej, która jest też autorką Nocy i Dni. Ku mojemu zaskoczeniu, powiem Wam, zorientowałam się dzisiaj, że ja nie mam w mojej biblioteczce Nocy i Dni. Jestem tym faktem może nie przerażona, ale na pewno zaskoczona. Noce i dnie to dopiero lata 30, a my mamy rok 1918, więc cóż takiego wtedy Marii Dąbrowskiej się pojawiło? Dzieci ojczyzny. Opowiadania historyczne dla młodzieży, czyli opowieści z przeszłości naszej ojczyzny, które miały być podane w przystępny sposób młodemu czytelnikowi. Teraz ta przystępność wygląda już trochę inaczej, chociażby ze względu na język, ale sama pozycja jest intrygująca. Znajdują się tam opowieści na przykład z roku 1791, a więc o konstytucji, ze świata szlacheckich dworków, które już przeminęły, z czasów powstania listopadowego, powstania styczniowego, dzisiaj już trudniejsze w odbiorze, tak jak powiedziałam, chociażby ze względu na język, ale to na szczęście nie przeszkodziło wydawnictwu Zysk i Spółka, które wydało reprint z 1918 roku właśnie. Przeglądałam zasoby internetu, ten reprint jest chyba jeszcze gdzieś dostępny, więc jeśli jesteście zainteresowani, to możecie się za nim rozejrzeć. Teraz z literatury polskiej przeniesiemy się na chwilę do literatury niemieckiej. Ja mam tutaj taką książkę. Thomas Mann, Tonio Kruger i inne opowiadania. Nie chodzi jednak o tego pana Manna, tylko o jego brata. Porozmawiamy sobie na chwilę o Heinrichu Mannie, dlatego że w 1918 roku wydana została jego powieść Poddany. A Heinrich Mann był bardzo ciekawym człowiekiem. Jego biografia zasługuje, wydaje mi się, na naszą uwagę. Był niemieckim pisarzem, starszym bratem Thomasa Manna, i co ważne, przeciwnikiem tendencji imperialnych w polityce niemieckiej już w I wojnie światowej, a właściwie jeszcze w czasach przed I wojną światową. Był prezesem niemieckiej Akademii Sztuk, ale po dojściu do władzy nazistów został z tej akademii usunięty, a wkrótce odebrano mu także niemieckie obywatelstwo, więc przebywał za granicą, ostatecznie emigrował do Stanów Zjednoczonych. Poddany to jest taka powieść, ukończona już zresztą w 1914 roku, powieść, która zaczęła ukazywać się w odcinkach jeszcze przed I wojną światową, ale właśnie wybuch I wojny światowej przerwał wydawanie tej powieści w odcinkach i ona pojawiła się dopiero w 1918 roku. Tutaj w tym Poddanym Heinrich Mann przygląda się właśnie tym narastającym negatywnym tendencjom w polityce niemieckiej i też w poglądach zwykłych mieszkańców Niemiec.
Przeglądałam sobie z ciekawości opinie o tej książce Manna, które są zamieszczane na portalu Lubimy Czytać i znalazłam jedną ciekawą opinię użytkownika Ewa13. Dla mnie właśnie to, że autor pisał przed pierwszą wojną, jest tak wartościowe, bo nie widząc jeszcze owoców, przypatrywał się tylko pąką i kwiatom. To jest bardzo cenne dla tych, którzy widzą, że zmian historycznych nie tworzą przywódcy polityczni, lecz są oni wyrazicielami pewnych dominujących tendencji i tęsknot. No, powiem Wam, że gdybym poddanego miała tutaj w swojej biblioteczce, to pewnie bym sobie po niego w najbliższym czasie sięgnęła. Póki co moja biblioteczka nie dość, że nie zawiera żadnej książki starszego brata Thomasa Manna, to na dodatek zawiera tylko jedną książkę Thomasa Manna i myślę, że widzicie wyraźnie, że nie jest to czarodziejska góra. No dobrze, wracamy do literatury polskiej. Zdjęłam sobie z półki taki nowy wybór wierszy Juliana Tuwima w płóciennej oprawie. To jest taka pozycja z 1956 roku, wydana przez wydawnictwo Czytelnik. Tłoczenia i kartę tytułową projektował Jerzy Jaworowski. Wydanie drugie. Więc już wiecie, że będzie mowa o Julianie Tuwimie. Ale o jakim Julianie Tuwimie? O autorze czego? Mianowicie w 1918 roku wydany został pierwszy tomik poetycki Juliana Tuwima, tomik Czyhanie na Boga, i w tym tomiku znalazły się wiersze poety z lat 1911-1917. Ten tomik nie był debiutem Tuwima. On wcześniej też wydawał takie swoje pojedyncze wiersze. Zadebiutował w 1911 roku przekładem na esperanto wierszy Leopolda Staffa. Dobrze wiemy, że Julian Tuwim językiem interesował się bardzo mocno i tymi możliwościami drzemiącymi w języku, dlatego może i nie powinno nas dziwić, że debiutował właśnie tłumaczeniem na esperanto, czyli ten stworzony język. W tym moim zbiorze w tym nowym wyborze wierszy Tuwima mam też wiersze z tomu Czyhanie na Boga. Tutaj zaraz na początku i może wybiorę Wam tutaj któryś z wierszy, tych wczesnych właśnie wierszy Tuwima. A może ten. Czereśnie. Siostrze. Rwałem dziś rano czereśnie, ciemnoczerwone czereśnie. W ogrodzie było ćwierkliwie, słonecznie, rośnie i wcześnie. Gałęzie, jak opryskane dojrzałą wiśnie jagodą, zwieszały się omdlewając nad stawu odniebną wodą. Zwieszały się omdlewając i myślą tonęły w stawie, a plamki słońca migały na lśniącej, soczystej trawie. No widać wyraźnie już tutaj te tendencje Tuwima do zabawy słowem. Przy okazji właśnie odkryłam słowo ćwierkliwie i bardzo mi się podoba. Będę mówiła, że jest ćwierkliwie, jeśli ptaszki będą mi umilały czas spędzany na zewnątrz. 8 kwietnia w Bronowicach Małych zmarł Lucjan Rydel, poeta, prozaik, dramatopisarz, a po II wojnie światowej dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie. To jest ten Lucjan Rydel, który stał się u Stanisława Wyspiańskiego w jego weselu pierwowzorem postaci Pana Młodego, bo to właśnie wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną Stanisław Wyspiański na kartach wesela opisał, oczywiście dokonując tam przeróżnych przekształceń. Wesele z 1900 roku Wyspiański tutaj w tym swoim weselu opisał. Przeglądałam moją domową biblioteczkę i okazało się, że mam w niej jedną pozycję Lucjana Rydla. Betlejem Polskie. Ja mam to Betlejem Polskie w wydaniu z 1983 roku ze wstępem Józefa Szczypka i komentarzem muzycznym Tadeusza Maciejewskiego. Instytut Wydawniczy PAX wydał to Betlejem Polskie. Po raz ostatni Betlejem Polskie ukazało się w 1945 roku i było to wówczas wydanie paryskie, a zatem mało dostępne czytelnikowi w Polsce. Przez długie lata wydawało się, że będzie to utwór zapomniany. A jednak, gdy niedawno wystawiły je nasze teatry,
Początek dał Nowochódzki Teatr Ludowy, znowu oczarowało widzów jako wspaniałe arcypolskie widowisko jasełkowe i znowu święciło triumfy jak niegdyś w pierwszych latach XX wieku, kiedy dopiero wchodziło na sceny. Może więc miał rację Julian Krzyżanowski, porównując Rydla z Wojciechem Bogusławskim i nazywając autora Betlejem Polskiego pionierem sztuki scenicznej stosowanej oraz twórcą widowiska popularnego dla mas. To Betlejem Polskie to są jasełka stworzone właśnie przez Lucjana Rydla, które po raz pierwszy zostały wystawione w 1904 roku we Lwowie, właśnie jako taki spektakl teatralny. Mamy tutaj cały zapis tych jasełek polskich, łącznie z zapisem nutowym, więc nic, tylko wystawiać. Ostatnia już dzisiaj ciekawostka z 1918 roku. 9 listopada właśnie 1918 roku zmarł francuski pisarz, przede wszystkim francuski poeta, ale też krytyk sztuki polskiego pochodzenia. Jestem ciekawa, czy domyślacie się, o kim będzie mowa. Apollinaire. Przepraszam za wymowę, ja całe życie nie potrafię zrobić tego perfekcyjnie, jak zresztą bywa w moim przypadku często z nazwiskami francuskimi, choćby były najlepiej znane. Zmarł w Paryżu, a dlaczego był polskiego pochodzenia? No dlatego, że jego matka była polską szlachcianką, to była Angelika Kostrowicka, a sam Apollinaire to twórca pojęcia surrealizm, z tym, że sam temu pojęciu się nie poddawał, on, można powiedzieć, działał poza pojęciami, na przykład bardzo lubił w sztuce abstrakcję. Uważał, że malowanie czegoś tak, jak to coś wygląda naprawdę, no to nie jest to. Czyli jednak widzicie, skoro w sztuce hołdował abstrakcji, to wyobraźcie sobie, czemu hołdował w literaturze. Najbardziej znany jest oczywiście jako poeta i na przykład w 1913 roku wydał jeden ze swoich bardziej znanych tomów poezji, Alkohole. Z tego zbioru pochodzi poemat Strefa. Mówi się, że jest utworem bardzo nowatorskim. Na koniec starodawny ten świat ci się przejada. Pasterko, wieżo Eiffla nad ranem, mostów pobekują stada. Grecka i rzymska antyczność twojego nie nasyci głodu. Tutaj starzyzną trąci już nawet widok samochodu. Religia się jedna została nowsza nad wszystko, religia prosta pozostała jak hangar na lotnisku. Widziałem dziś rano ładną ulicę, nazwy jej nie pamiętam. Trąbitą słońca była nowiutka, czysto uprzątnięta. Od poniedziałku rana do soboty wieczór, 4 razy dziennie po tej ulicy chodzą dyrektorzy, piękne stenotypistki i robotnicy. I tak dalej. No, mnie nigdy poezja Apollinaire'a jakoś nie zachwycała. Już znacznie bardziej wolałabym sobie poczytać poezję Tuwima, o którym przecież też dzisiaj, w dzisiejszym odcinku była mowa. Dajcie koniecznie znać się w komentarzach o jakichś innych wydarzeniach literackich, które miały miejsce właśnie w 1918 roku, bo niemożliwym jest, żebym opowiedziała o wszystkich i też żebym opowiedziała szczegółowo nawet o tych, które na dzisiaj wybrałam. Może jako taki smaczek dodam, że 1918 rok jest jednym z tych, w których nie wytypowano nikogo do przyznania mu literackiej Nagrody Nobla. Ale zresztą ta Nagroda Nobla na przykład nie pojawiała się też w latach 1940-43. W ogóle w historii Nagrody Nobla w dziedzinie literatury nie przyznano jej 7-krotnie. Możecie też napisać mi w komentarzach, do jakiego roku przenieślibyście się chętnie w taką literacką podróż, a jeżeli czytaliście którąś z książek czy poezję, jakiś tomik poezji, o którym dzisiaj mówiłam, to też dajcie koniecznie o tym znać, albo jeżeli znacie jakieś smaczki ciekawe z życia pisarzy, pisarek, o których dzisiaj wspominałam. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam Was do zostania ze mną na Facebooku, na Instagramie, a w czwartek pojawi się kolejny filmik z cyklu Z Targu Staroci, więc przedstawię Wam kolejną dawkę książek z duszą. Jeśli macie ochotę, jeśli podoba Wam się to, co robię, to w opisie pod tym filmem znajdziecie link, dzięki któremu będziecie mogli, jeśli macie oczywiście na to ochotę, postawić mi taką wirtualną kawę. Dochód z tej kawy
na pewno wykorzystam na zakup nowych książek. Do zobaczenia albo w kolejny poniedziałek, albo już w najbliższy czwartek.